Dobrze skakał tutaj przed konkursem drużynowym, ale w drużynie go nie było. Miejmy nadzieję, że sportowa ambicja pokaże tutaj dobry wynik. Tak jest, dobry skok Maćka Kota. Brawo. 130 metrów, tak mi się wydaje. Brązowy medalista, mistrzostw świata w drużynie, Waldi Fiemme, perfekcjonista, może ma nadmierne oczekiwania, spieszy się z tym, 132 metry, ale jest coraz bliżej podium Pucharu Świata. W zeszłym sezonie piąte miejsca w Garmisch-Partenkirchen, w Zakopanem, już pokazują na skalę możliwości. No i myślę, że powinien być w czołowej trójce, czwórce w tym momencie, po tym skoku. Zobaczymy. Biegun na pewno zostanie liderem, Wellinger, Takeuchi i Maciej Kot jest na miejscu czwartym.